Krzysztof Matuszak, jeden z głównych organizatorów Jarota Cup. Co możesz powiedzieć na temat tego turnieju? No, będę mówił, że to jest naprawdę super sprawa. Mówię, okres startowy dla chłopców się skończył, ale tak naprawdę ten tutaj nie ma przerwy, nie ma takich okresów roztrenowania. Ci chłopcy cały czas są w ruchu, cały czas trenujemy. Tak więc taki przerywnik turniejem halowym podtrzymuje, że tak powiem, ducha rywalizacji i nawet turnieje halowe podnoszą walory techniczne czy jakiekolwiek umiejętności u zawodników. Na pewno fajny przerywnik, chłopaki bardzo chętnie przyszli na salę, bo to dla piłkarza jest coś nowego. Z każdego treningu, z każdego meczu, zawsze z każdej jednostki można coś wyciągnąć. Dlatego taki turniej na sali jest też fajny i cieszę się, że jest fajna rywalizacja. Mocne zespoły przyjechały i naprawdę jest co oglądać. Właśnie mocne zespoły, macie z kim rywalizować? No dokładnie, przyjechał Górnik Konin, który wiadomo jest silną drużyną w Wielkopolsce. Udało się ściągnąć drużynę nawet z nadmorza, która tutaj przyjechała na 3 dni. Także jest Polonia Środa Wielkopolska, która ma mocny zespół. Astra Krotoszyn, która tutaj wyrasta na faworyta. Także no fajny turniej, tylko się cieszyć, rywalizować. Najważniejsze, żeby chłopaki coś z tego mieli.